Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc dlatego zapraszam wszystkich swoich miłośników na najnowszy film oto z tego wypadu. Jest 21:41, piątek, 15 lipiec 2022 i oto jestem z kolegą Robsonem i wspólnie dla Was nakręcimy jakiś materiał oto z tego miejsca, czyli woda PZW No Kill Suchedniów i nocka w naszym wykonaniu. A co uda się złowić, zobaczycie to na moim filmie. Więc nie przeciągając już dłużej, zapraszam na najnowszy film w naszym wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Więc zestawy przerzucone. Godzina 22:58 i wędkujemy. Tam księżyc, drodzy Państwo, pięknie świeci, Robson wywozi, no i wędkujemy i czekam na jakieś branie, na rybki, a co uda się złowić, zobaczycie sami, więc machaj będą, ryby będą, z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. U Robsona odjazd. Godzina 1:04. Puściło? Spadł? Ale jechał. I na co? Kulasa? Nie. Z rzutu? Na tą kukurydzę. No, widzisz? Ale jechało, jechało. To przerzuć. Weź tak, żeby cię nie poplątało. I spadł. A więc pierwsze branie, pierwsza ryba. Zobaczcie, taki nieduży. 4:20, pierwsza ryba u Robsona. Jeszcze daleko do ryby. Jechało. No ale siedzi, nie? No, ale tak. No to pomalutku, widzę. O, u mnie. Brania się zaczęły. Ja mam coś mniejszego. I widzicie, w nocy nic, a w dzień zmiana przynęta mniejsze u Robsona. Z wywózki? No to na kulasa to będzie miał coś. A ja nad ranem jednego miałem, jednego linka. No i teraz taki lesio. Więc zobaczcie, taki leszek. Idziemy, zobaczymy, co Robson wydubał. Więc zaczynają się brania. I oby coś fajnego złowi. Robson już ma, tylko kwestia wyholowania. No daleko jest? W grążale ci weszedł? No to musisz poczekać, aż wyjdzie, Robek. Popuść mu tak trochę. Wiesz, na napiętym kiju tak troszkę. Jeszcze mu trochę popuść. Wiesz, skal tego, żeby wiesz, wyszedł. No to weź spróbuj, poczekaj pomału. Żeby znów nie wyszedł, bo masz takie, wiesz, warunki. Wyszedł? Nie na siłę, bo wiesz, wyrwiesz mu hak. Jak widzisz, że odbija, to... Wyszedł czy siedzi? Wyszedł. No dobra. Weź ściąg tam tę rębkę, wiesz? Dobra, siedzi, jest na środku. No to ściągaj go pomału.
No widzę, widzę. No to ładny będzie. No, po malutku. Jakie niebo, jakie ładne, zobacz. Wschód słońca będzie. No widzę, widzę. Po malutku. No walczy o życie. No jednego w nocy miałeś, to ci spadnie. Ale patrz, on się czaił, tam czaił, pukało, słyszałem. No. Raz puknęło, drugi, trzeci. Teraz też tak, puknęło. Spojrzałem i nagle... No jedzie, nie? No to go ściągaj, żeby ci nie poszedł w drugie te, wiesz. Nawet na jedną konkretną rybę warto czekać, nie? Zobaczymy, co tutaj jest. Piątka to na pewno. Nie wiem, nie trzymam kija, to nie wiem, co to jest. Piąteczka na pewno. Masz podbierak lepszy? Nie, weźmiem tym. Za czym, co za model, nie? Co to jest? Uważaj, żeby teraz się nie poszedł tu, Robek. Przejdź tam dalej. Żebym ci teraz nie poszedł w tą stronę. No tu się zaczepiło. A to odczepimy później. Ty chciałeś, żebym z boku stanął w te krzoki. No dobrze, dobrze idzie. No widziałem go, goły jest chyba. No. Nie mogę tak szarpać, nie? No ładnie. Ale jeszcze, poczekaj. Tutaj iść na prawo. Bo ci w krzaki wejdzie. No ale ten kowrotek to powinien zmienić. Ten hamulec to chodzi jak?
Pomału. Naprowadź go na ten. Dymu narobił, nic nie widać. O. Chodź. Pomału, Rubek. No, dawaj go. Dobra. No. 6 kilo. Będzie. Chodź na matę. No, ponad 6 kilo. Wyjmij go z podbieraka i zważymy go. Tak, teraz, poczekaj, zważy go najpierw. Zostaw go tak, odepnij tylko to. No, kolego. 9 kilo. No. 60 odejmij. 68. No 8400. No, życióweczka. No, no zobacz. No wiem. 8,98. 9 to jest 8400. No. 8400 ładny. Jeszcze go zmierzymy. Wyjmij go, Robek. Życiówka, gratulacje. Dzięki. No, weź wyjmij go. Zmierzymy go tylko. No na macie, no. Na równo. Ma 80. 80, 80. Dobra, daj mi twój. Weź. Już. Już? Już, poszukaj. No, poszukaj. No i taki ponieś go do góry. I taki ładny byczek. 8400. Dobra, zwróć. Warto było nie spać. Z ręki wyrzucę. To bliziutko. Moim gościu, dzięki. Baja. Proszę. No gratulacje jeszcze raz, Robson. I wędkujemy dalej. Zobaczcie, jak ładnie. Woda. No nie wiem, ja spałem czy nie spałem. U mnie coś jest, ale coś niedużego. Drobne przynęty. I co mamy? Dobra, taki podleszczyk. Nie, zakładam dużą przynętę. Bo to nie ma sensu z takimi rybami. Więc zakładam z powrotem dużą przynętę. Bo takie małe leszczyki biorą. Tutaj jak przyszliśmy, było miejsce zajęte, ale koledzy zawinęli się przed nocką i mówili, że od 11 sam drobny leszczyk wzdręga płotka i nic poza tym przez większość dnia, więc nie chcę tego wędkować na drobne przynęty i założymy jakąś grubszą haczykówkę. Umie branie, ale jakieś coś niewielkiego. Zobaczymy tylko co. Co mamy? Leszcza. Znów leszczyk. Widzicie? Taki nawet przyzwoity. Taki nawet przyzwoity na żółtego kulasa. Taki baja.
A ja przerzucę zestaw i czekam na jakąś większą rybkę. Robsona znów jedzie. No ale jest, nie? Tylko nie przez tą. Przejdź na drugą stronę. No widziałem. Jakby bliżej woda była, to byś padł do wody. No wiem. Nawet nie wiemy co. No ale spadło. No i co? Ale jest? No ale co by nie było, nie? Woda jaka zielona, góry. Jakiś, nie wiem, czy ten haczyk pechowy jakiś, czy ten... Co by nie było. Weź przejdź na tamtą, zobaczymy co. Może linek. Ale woda zielona, nie? No jakieś pyny co, nie? No. Lin. Nie, karaś. Czyli karaś. Zobaczcie, drodzy Państwo. Karaś. Taki przyzwoity karasek. A ryba to ryba, nie? No ale ile, jak te karasie ładnie brały kiedyś, nie? No. No i cieszy. No i okej, wędkujemy dalej. Więc drodzy Państwo, jest taki temat, że jeden z kolegów, czyli Krzysztof Lorek, którego serdecznie pozdrawiam, kiedyś pytał o tą łódkę, żeby zapytać Robsona, co i jak. Powiedziałem, że po jakimś czasie, jak Robson ją ogarnie, to już trochę ją ogarnął, to sam opowie co i jak na temat tej łódki. No Robson, jak Ci się widzi ta łódeczka? Dla Krzysztofa Lorka i innych kolegów, którzy chcą wiedzieć mniej więcej co i jak z tą łódką. A kiedyś jakoś tak sceptycznie byłem do tego nastawiony, ale w tej chwili to powiem, że to jest taka atrakcja, zabawa. Jeszcze jak ktoś ma młodego wędkarza przy sobie, jakiegoś dzieciaka, to naprawdę może się dzieciak pobawić. No taka zabawa, no ale jak na filmie gdzie widać, 8,40 karp z wywózki jest, nie? Jest, no to świadczy. Ale powiedz coś o łódce. Ile gdzieś tak, wiesz, baterie wytrzymują? To nie jest jakaś łódka wysokiej generacji, bo to jest zwykła chińszczyzna. To jest raczej zabawka. Ale daje radę. Ale daje radę. Na twoje potrzeby akurat. Na swoje potrzeby jest... Tak, jest zabawa. No widzicie, dwie garści. Nie, to jest nieduży zasobnik. Jedna komora. To jest raczej dla amatora, nie dla zawodowca. Bo widziałem zawodowe łódki, no to jest przynajmniej 5 razy większa. No i 5 razy droższa, jak nie więcej. No ale tak, bateria ile wytrzymuje Ci, jak puszczasz, no, tak? No dzisiaj na tej jednej baterii, no ale wywożę na 40 metrów. Na 40 metrów. Bo jakbym wywoził na gdzieś tak, no koło 100 albo coś, no to nie wytrzymałaby takiego większego. No ale tak, powrót samo ma, światła jest. Jest to z GPS-em, ale tutaj na tym zbiorniku GPS-a nie używam, bo... Po prostu trochę się boję, żeby nie odpłynęła gdzie idzie, żeby coś się z nią nie stało, bo niepewnie. Mam zbiornika, owszem, nie? No, to ręcznie ją puszczasz. Jakoś tam uratowania łódki. No to wiesz, wypuszczaj ją, ale tak zadowolony jesteś, za te pieniądze. Tak. Nie ma na co narzekać. Więc puszczamy. Jak widzicie, tak to mniej więcej ta łódeczka. Nie wiem, no... Odbiornik. Zapamiętuje ile pozycji? 4, tak? Tak. Zależy jakie kto ma aspiracje. No. Jak ktoś ma normalnie takie amatorskie, czysto amatorskie aspiracje, to
godna polecenia. No, więc widzicie. Ale niekoniecznie z GPS-em. Bo to ten GPS nie jest doskonały. No nie, no, to jest tak, że GPS-a za tym wiesz. Nawet łódki, które kosztują 4000. No. Ludzie dokupują te GPS-y. No, no. Za kolejne 5000. Tak, tak, osobno. No ale jeździ, widzicie. Z tego co mi wiadomo. No tak sobie, jak samemu jestem, to tak stawiam zresztą na podpórce. A jak mam kogoś do pomocy, to trzyma wędkę, jeszcze lepiej. Są jeszcze takie przystawki tutaj na szpulkę, żeby się nic nie zamotało. To tam, no. Nie wiem, 20 zł coś takiego kosztuje. Też widziałem tu takiego znajomego. No, ale tak w najprostszym wydaniu tak może być. I ruszamy, tam mam azymut sobie ustaliłem. I na 40 metrów wywożę. Tak, no jedziemy. Raczej to jest takie precyzyjna robota. Zasypiesz, rzucisz, wróci. No. Idzie. Obsługa, są filmy, mnie to córka przetłumaczyła z angielskiego od instrukcję. A resztę sobie dopatrzyłem na jakimś czeskim filmie. Na czeskim filmie, tak żeby mniej więcej o co tu chodzi. Nie ma żadnych trudności. Tak, widzicie, najważniejsze, że Robson zadowolony. To jest. Daje efekt, tak, widzicie. Urozmaicenie. Tak, z wywózki. Nie, 40 metrów kiprujemy, bach. I rzuca. Poszło. Teraz. No i tu sobie już mam zaprogramowany powrót. Powrót. Tu już sobie tu wędkę ustawiam. A łódka sama wraca. Rybka już jest praktycznie naszpanowana. No i widzicie. I wraca. I wraca na czytniku 34, 33, 32, 30 metrów. No i sama wraca. A Robek sobie już tam ustawia. Tak, teraz to, żeby mi tam gdzieś nie wyjechała. To kasuje sobie ten powrót, likwiduje go. Bo mi tam taką trasą, ten satelita prowadzi taką trasą, że w żyłki nie wchodzi. No, ale już tam powróciła po drogi sama. Jak to akurat ona tędy szła i tak jeszcze, drodzy Państwo, jak sąd się zgodzi, to poda mi link do tego, to Wam wrzucę, gdzie zakupiona, co i jak, za jaką cenę. No i jak Robson mówi, że za te pieniądze jest zadowolony, jakaś zabawa jest. Tak. Na sam początek przygody z łódką zanętową, to rzucę Wam jeszcze link do tej łódki i tam będziecie mieli, gdzie zakupiona, cenę. No i tak to mniej więcej wygląda. No, czyli tylko widzicie. Tylko mówię, niekoniecznie z GPS-em. No tak. No, no jest pytkę. No dzięki Ci i dla Krzysztofa Lorka, i dla innych kolegów, którzy zainteresowani są tą łódką. Pozdrawiam właśnie. Pozdrawiamy. Pozdrawiam wędkarzy wszystkich. No i tak to leci. Dziękuję. Jest coś niedużego, ale duża przynęta. Małe ryby niestety. Zobaczymy tylko co. Czyli duży dumbless. Zielony książę. Nie, leszcz. Leszcza znów mamy. No, jeszcze spadł. No i zobaczcie. Na taką dużą przynętę, pikantna kiełbasa. Skusił się leszczyk, który spadł. Branie do brzegu, później odjechało do przodu. Konkretna ryba tu dwa razy wyskoczyło. Tak, jesiotr. Malutki, ale tutaj przy jesiotrów nie ma. Być może mały karp, nie? Nie wiem, ale widziałeś, jak dwa razy wyskoczył.
coś niedużego, zobaczymy co. No dajcie spokój. Leszcz? Lecho. No i nie chcę bruć. Ale ładny, nie? Ładny, ale normalnie. Robek, trzymaj wędkę. Bo nie chcę, wiesz, brudzić. Trzymaj i daj go tu, a ja go wezmę w rękę. Pomalutku. Ale ładny. Ładny. Ładna taka. Drodzy Państwo, łopata, czyli ładny leszcz, ale nie o to chodzi. Same te większe. Leszcz też ryba. I zobaczcie, piaskowa i taka ładna łopata. Taki! A, no zobaczcie, jaka łopata. Piękny lecho. Płyń. No takich nałapać więcej, to by było fajnie. Płyń. Byłoby kotletów. A tak to jest tylko jedna ryba, która odpłynęła. Przerzucę tą wędkę. Tutaj widzicie też duża przynęta. I to z Sonu Ozing. Pikantna kiełbasa. Taką sporą przynętę i to zarzucimy w miejsce pod lilię. Bo pa, jak będzie leżała, to do brzegu idzie. Chyba leż będzie siedział. No i zobaczymy. No i drodzy Państwo, pomału będziemy kończyć ten dzisiejszy nierówny pojedynek. Leciało tak, widzieliście to na moim filmie. Jeszcze parę minut i będziemy się zbijać. No i tak to minął dzionek, czyli nocka na Suchedniowie. Robson, coś od Ciebie? No cóż, no ja tam trochę zadowolony jestem. No bo ta ryba uratowała Ci, nie? Uratowałem honor łowiska. Ta honor, ta życiówka nowa jest, no i cieszy. Ale tak ogólnie to widzicie, drodzy Państwo, słabo z braniami. Tutaj karpiarze też są, część pojechała do domu. Koledzy tutaj od tygodnia, od piątku siedzą w pierwszym tygodniu, czyli w piątek, czwartek, piątek, sobota, niedziela na weekend połowili. 11,5 kilo karp padł, parę szóstek, piątek, czwórek, no ale ten tydzień już słaby i dzisiejszej nocy też bez efektu, bez brania. Ja tak jakieś leszczyki, coś tam, to jak na filmie, później większe przynęty zastosowałem, jelinek czy leszcz, nic większego nie trafiło się. Jednego karpia w nocy miałem, niedużego prawdopodobnie, ale spadł. No i wszystko z mojej strony. Robson wyholował ładnego karasia, karpia 8. I pół kilo, praktycznie 80. No i tak to leciało. Więc drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema. Jedziemy na Kielce. Cześć. Narka. Czy jakiś leś się przyczepił, a to jest duża ta kula. No nie może jej zassać. No ale zobaczmy, zobaczymy. Czekamy. No może tak jak stoi. Jak stoi. Zobaczymy. Co ci tak pykało? Gruźlik? Sam się zapiął. Nawet siły nie miał ani w tą, ani w tą. No jak taką kulę opieprzył, to nie miał sił nawet z nią pracować. Leszczyk. Myślałem, że zielony książę. A weź go zanim tam. O, sam się odpiął. No i bardzo dobrze.